Witam. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nową funkcję w ramach serii ułatwienia dostępu na smartfonie. Niedawno zaktualizowałem swojego smartfona do Androida 7, no i muszę przyznać, że jeśli chodzi o ułatwienia dostępu, no to sprawa wygląda coraz bardziej optymistycznie, pojawia się coraz więcej przydatnych funkcji. Taką funkcją jest nowa możliwość czytania przez syntezator mowy, przy czym nie czyta on wszystkiego, jak to ma miejsce w przypadku TalkBack, a czyta nam to, na co wskażemy konkretnie naszej aplikacji. Dzięki temu aplikacja czyta nam to, co chcemy sprawdzić, bez szukania, jak to ma miejsce w TalkBacku. No zresztą TalkBack jest bardziej przeznaczony dla użytkowników niewidomych. Natomiast w przypadku słabowidzących użytkowników może się okazać, że bardziej pomocna będzie opcja mowa. Aby się do niej dostać, ściągamy górną belkę i przechodzimy do ustawień systemu. Następnie wybieramy opcję więcej ustawień w zależności od wyglądu nakładki systemowej. Wybieramy ustawienia zaawansowane, po czym ułatwienia dostępu i wybieramy opcję mowa. Włączamy ją, zatwierdzamy ustawienia i od tego momentu na ekranie pojawia się pływający przycisk, który jest wyświetlany ponad wszystkimi aplikacjami, również ponad klawiaturą. Możemy ten przycisk przytrzymać i przenieść go w takie miejsce, aby nam nie przeszkadzał, a następnie dotykamy go i zaznaczamy fragment tekstu, który chcemy odsłuchać. Klikaj elementy, by wysłuchać komunikatów głosowych. Kliknij ikonę usługi. Dotykając w dowolnym miejscu na ekranie możemy przerwać czytanie, wtedy smartfon zawibruje, dodatkowo daje to informację, że odczyt został wstrzymany. Funkcja ta, jak widzicie, działa globalnie, mimo że wycofuję się do poprzednich menu i wracam do głównego ekranu smartfona, ikonka jest cały czas widoczna. Sprawdźmy, jak to działa w przypadku innych aplikacji, na przykład wejdziemy sobie tutaj w listę zainstalowanych. Ja tutaj widzę jakąś tam białą kartkę, no ale akurat ja nie widzę nazw aplikacji, więc dotykam ikonkę i zaznaczam sobie ten wiersz, w którym podejrzewam, że znajduje się aplikacja z notatnikiem. Kalkulator, kompas, kopia zapasowa, lustro, mapy, muzyka play, notatnik, pobrane. Okej. Więc ta ikonka, na którą patrzyłem, to akurat notatnik, więc zgadza się, dotykam, wchodzę i mamy tutaj jakąś notatkę i chciałbym ją odsłuchać. Dotykam więc ikonkę, zaznaczam obszar, w którym ta notatka jest. To jest przykładowa notatka przygotowana ku ramach prezentacji ułatwień dostępu w systemie Android. 1 maja 2017 roku, 22:03. I jak widzicie, smartfon odczytał nam tą informację. Jak wspomniałem, jest to przycisk pływający, więc jeżeli będę chciał edytować tą notatkę, tutaj akurat widzę, mam literówkę, więc tutaj od razu to poprawię. Przy czym, jak widać, teraz jakbym chciał użyć Shifta albo napisać literę Z, no to muszę tą ikonkę chwycić, przerzucić ją gdzieś tam w inne miejsce, tak aby nam nie przeszkadzała. Jest to w sumie nowość, więc zapewne użytkownicy systemu będą zgłaszać wszelkie sugestie dotyczące tej funkcji. Między innymi ja taką sugestię złożyłem, aby zrobić po prostu dodatkowy gest, który ukrywałby tą ikonkę. Na przykład dwukrotne albo trzykrotne dotknięcie ikonki by ją ukryło do obszaru powiadomień. Wtedy byśmy ją przywoływali stąd, tak jak ma to miejsce w przypadku zawieszania i odwieszania TalkBacka. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do oglądania innych moich poradników oraz do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia i do usłyszenia.